Dzień dobry, zapraszam Was na pierwsze wrażenia. Kolejne już, długo nie było pierwszych wrażeń, teraz prawdopodobnie wleciały na kanał 2 pod rząd. Ale to nic, tym razem nie będę wiedział, co testuję. Mam tutaj sobie taką oto kopertę w środku, nie wiem czy widać, bo nie mam podglądu ekranu, jest sporo, całkiem sporo próbek. Żadnych z nich nie testowałem, żadnych z nich nie wąchałem, także będę teraz wąchał w ciemno i nie będę czytał nazwy perfum, po prostu sobie psiknę na rękę, żeby się nie sugerować, bo prawdopodobnie niektóre z nich znam nuty niektórych z nich. Także myślę, że tak będzie ciekawiej i nie wiem, czy dać nazwę perfum od razu, jak się psiknę, czy dać nazwę perfum dopiero pod sam koniec, jak już będę sprawdzał, czym się tak naprawdę psiknąłem. Jeśli masz jakieś zdanie na ten temat, to możesz zostawić mi informację w komentarzu, żebym wiedział na przyszłość, jeśli kiedykolwiek jeszcze nagram taki mystery, pierwsze wrażenie. No nic, dobra, to chyba tyle, nic więcej do powiedzenia nie mam, więc sobie coś fajnego wylosuję, albo nie fajnego, nie wiem. Dobra, próbka jest, nie widzę, co to jest. Nie wiem, wy też pewnie nie widzicie, bo nie mam podglądu ekranu, więc nie wiem, czy łapię ostrość. Nie mam pojęcia. Także nic. No właśnie, nie miałem pokazywać. Więc nie wiem, czy mam pokazywać, czy mam nie pokazywać. Nieważne, dajcie znać w komentarzu, co według was jest lepsze. Albo jeśli nie ma to znaczenia, to nic nie piszcie. W każdym razie ja się psikam. Ciecz była bezbarwna, więc nie spodziewam się jakiegoś potworka, ale... No nie wiem. Okej, okay, i tu zaskoczenie, bo nie mam pojęcia, co powiedzieć. Jest to na pewno coś mainstreamowego, bo nie pachnie to niszowo, ale też nie pachnie to jak coś, co... Nie pachnie to jak coś, co obecnie można znaleźć na półkach perfumerii. Jakbym miał strzelać, powiedziałbym może właśnie lata 2000. 2000-2010, może się mylę. Może wczesne 2010, nie wiem. W każdym razie... Pachnie to świeżo, pachnie nieco ogórkowo, może tak... Jak taki ogórek... gruntowy, ale... Jeszcze z odrobiną ziemi na sobie. Nie, może jest odrobina wetyweri? Pachnie też nieco jak Earl Grey. I mam tu na myśli zarówno bergamotkę. Oj, przepraszam. Zarówno bergamotkę, jak i samą czarną herbatę. I wydaje mi się też bardziej może, że jest to herbata. Ale naprawdę nie wiem. Nieco cytrusów, może trochę przypraw, ale może kardamonu? Nie wiem, jest bardzo zwiewny, taki... wodny, ale jednocześnie czuć może odrobinę ciężaru w nich. Tak, jest takie jakby... Jest drewno w tle, takie nieco ziemiste, może właśnie jest to wetyweria. Z jednej strony też pachnie trochę brudno, tak jak jakieś nieco warzywnie, może trochę jak burak, trochę jak ogórek, taki prosto z ziemi wyciągnięty. Może fiołek, bo właśnie przez tą taką... wodność, może to liść fiołka, nie wiem, dobra, wiecie co? Może też jakieś, teraz zaczynam wyczuwać, może jakby w tle się zaczęło czaić nieco nut balsamicznych, jakby właśnie takich nieco może waniliowych, gumowych, coś jak benzoes, może tonka, ale raczej benzoes, jeśli już, a może nie, dobra. Sprawdzam. Bulgari Pour Homme Soir. Nie mam pojęcia właściwie, co to za perfumy. Naprawdę nie wiem. I sobie wygoogluję, sprawdzę fragrantice, bo... Nie wiem, jak pachną Bulgari Pour Homme, nawet nie wiem, jak wygląda ich flagon. A może taki przeźroczysty taki. Chyba wiem, jak wygląda, ale nie wydaje mi się, że te perfumy kiedykolwiek testował, a wersji Suar raczej nie testowałem nigdy. Nie wiem, czy ma to pachnieć, więc zaraz wracam i mówię.
No dobra, data wydania 2006, więc powiedzmy, że trafiłem. No w sumie tak, trafiłem, nieważne. No nie, nie pachnie to jak coś, co obecnie można znaleźć w perfumerii. Wydaje mi się, że ten zapach jest wycofany. Jeśli chodzi o nuty, to nut jest bardzo, bardzo mało. Nie wiem, czy lista nut z Fragrantiki jest kompletna, bo czasami zdarza się, że tak nie jest. Ale jest tu herbata, brawo dla mnie. Jest tu bergamotka, brawo dla mnie. Jest tu amber, czyli nuty bursztynowe. W skład nut bursztynowych mogą wchodzić różne żywice, nuty balsamiczne, wanilia, no coś takiego. Także no powiedzmy, że byłem, że zgadłem. No. Mogę być z siebie zadowolony. I papirus. Okej, papirusu to jakoś nie wyczuwam, chociaż no pewnie on daje tutaj tą taką brudną drzewność, podejrzewam, że o to właśnie. O to właśnie chodzi. Także, no nic, zapach ciekawy, ale absolutnie nie jest to coś, nie jest to coś, co mógłbym nosić, bo i po co? Wydaje mi się, że nie jest to, nie są to jakoś specjalnie ciekawe perfumy. Co prawda, takich perfum już się nie robi, mam wrażenie, ale nie jest to coś, za czym bym tęsknił, jakby to wycofano, a prawdopodobnie już to zrobiono. Także, no na flakon polował nie będę. I to tyle. I okej. No nic, chętnie zrobię więcej takich testów, bo całkiem mi się to podobało. Nie wiem jak wam, ale mi się to robiło dobrze i dobrze mi się tak wąchało w ciemno, nie wiedząc co wącham, także jeśli wam się podobało, to możecie zostawić komentarz. Także tyle. Powiedziałem także jakieś 100 razy, mam wrażenie, przed chwilą. No nic, to co, pa pa i do zobaczenia.